Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, monitorujące całodobowo pacjentów korzystających z teleholterów i opaski życia. Przychodnia IMED24. Szczegóły www.imed24.pl. Mam cztery kółka. Siedzę za kółkiem i w kółko słucham audycji dla kierowców, pieszych i rowerzystów Zapnij Pas. Każdy piątek około godziny 15, a dokładniej kilka minut po 15 w Radiu Kraków i w Twoim samochodzie. Słucham tej audycji, bo ona mnie słucha i kręci mnie. Ciebie też będzie kręcić. Sponsorami programu Zapnij Pasy są Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie i Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Reklama. Jest 13. Radio Kraków. Wiadomości. Przed mikrofonem Kamil Wszołek. Zamiast ślubu będzie więzienie. Straż Graniczna zatrzymała na lotnisku w Balicach wracającą z Londynu 30-latkę. W obwodzie ługańskim w Donbasie Rosja intensywnie szturmuje ukraińskie pozycje. Jutro w Parku Strzeleckim w Tarnowie dzień miejskiego ogrodnika. Straż Graniczna zatrzymała na lotnisku w Balicach wracające, by to właśnie sądeczanie awansowali do ekstraklasy. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl. Do końca dnia w Małopolsce zapowiada się zmienna aura. Od czasu do czasu popada przelotny deszcz, może też niegroźnie zagrzmieć. Wieczorem pogoda poprawi się, w nocy będzie już pogodnie i bez opadów. Noc będzie nieco chłodniejsza z temperaturą w okolicach plus 8 stopni. Radio Kraków. W Tarnowie 101 FM. Dzień dobry, jest niemal 5 minut po godzinie 13. Zaczynamy nasze piątkowe spotkanie w ramach tarnowskiej części audycji O tym się mówię. Ze studia Radia Kraków w Tarnowie, Marcin Golec, witam Państwa serdecznie i zachęcam do tego, by pozostali Państwo z nami przez najbliższe 30 minut na 101 FM, bo to tarnowskie częstotliwości Radia Kraków. Dzisiaj porozmawiamy o rozpoczynającym się niebawem 40. tygodniu talentów, to w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, a także powiemy o ciekawej inicjatywie, która jutro w Parku Strzeleckim, tuż obok Biura Wystaw Artystycznych, będzie miała miejsce. Chodzi mianowicie o pierwszy tarnowski Dzień Miejskiego Ogrodnika. W piątkowym programie O tym się mówi teraz czas na kolejne ogniwo cyklu Stan Gotowości. Oto II wojna światowa ma swoje słynne okręty bojowe, jak choćby Schleswig-Holstein, ale i pierwsza wojna ma swoich wodnych triumfatorów i to zwodowanych w Krakowie. Właśnie w dzielnicy Grzeguszki powstała pierwsza stocznia, która zbudowała niewielką flotylę rzeczną stacjonującą w porcie pod Wawelem. Okręty walczyły po stronie austro-węgierskiej, a potem po odzyskaniu niepodległości już pod banderą biało-czerwoną. O niezwykłych początkach polskiej marynarki wojennej w Krakowie z historykiem wojskowości, specjalistą działań zbrojnych na rzekach Sławomirem Zagórskim, rozmawiała Joanna Gąska.